Bajoj. Bajoj, ba ba baj. Moje myśli to droty, a moje słowa rodzą tylko kłopoty. Zbieram same niepochlebne noty, mówią weź się za siebie, a ja mówię no co ty. Zanim mnie życie weźmie po obroty, pocałunki serca tak, to soboty to soboty. Wiem coś o tym, uliczne podchody, płyniemy z miastem, tam i z powrotem. Łuki trufalne, bram, kamienice, mury co z tynkiem, zbyły się życzeń. Płaczą, gdy patrzą na swoją okolicę, marketów, kościołów, dyskontów, kapliczek. Teraz pół miasta ma nowe powiernice, pipanie na kasach, ciągłe jak i obliczeń. Ludzaka marki kryją tajemnice, a wdrapiam się miasto i razem im krzyczę. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesieni przez ulic nurt. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesiemy nasz wspólny trud. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesieni przez ulic nurt. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesiemy nasz wspólny ból. Im więcej czuję, czuję, to mnie wykończy. Łatwiej byłoby w obojętność się pogrążyć. Gdyby nie to, że co dzień patrzę w twoje oczy, choć wciąż pod górę, góra musi się kiedyś skończyć. Sam, który podobno do kogoś należał, dzięki nierom z domu schronie nie dawały drzewa. Przeminął sal, blok posadzić było trzeba, lecz nikt do niego nie ucieka, bo i za co nie ma. Izolator, jadomy starców, apteki, alegoria dawnych czasów, kisielek i z dyskoteki. Ty w życiu ruszaj się i nie stój jak manekin. Odrzuć ręki, podaj dłoń, patrz mi ma błękit. Tam jego unaj, jego dźwięki, haj. Bo miasto mamy we krwi, ono nie zasypia i ty nie śpi. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesieni przez ulic nur. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesiemy nasz wspólny trud. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesieni przez ulic nur. To miasto płynie, ja płynę z nim, niesiemy nasz wspólny ból. Who's the man? Nowy program lojalnościowy Eleclerc. Zbieraj pieniądze, a nie złudne punkty. Na przykład karczek bez kości tylko 11,99. Kawa rozpuszczalna Kronat Gold jedynie 17,99. Margaryna smakowita z masłem za złoty 99. Leclerc. Prawie 5 milionów Polaków żyje w skrajnej biedzie.
Pomóż im odzyskać radość, przekazując 1% podatku organizacji, której ufasz od lat. Caritas Diecezji Radomskiej. KRS 0000 22 27 33. Przekazując 1% swojego podatku, pomagasz naszym podopiecznym. Wygraliśmy zieleń. Wygraliśmy gwiazdy. Wygraliśmy bezpieczeństwo. Wygraliśmy tożsamość. Zgłoś swój projekt. Zmieniaj swoje miasto. Pierwszy lutego, niedziela, Robert Tutkowski, witam Państwa. Jak zawsze w niedzielę zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Zaczynamy oczywiście od tego, o czym mówiliśmy w poniedziałek. 26600 Strefa Kultury wystartowała. To projekt, w który zaangażowało się 6 instytucji kultury, także radomskie muzea. Kupując jeden bilet będzie można zwiedzić wszystkie placówki w wyznaczonym czasie. W ramach projektu powstała strona internetowa, na której zainteresowani mogą znaleźć ścieżki turystyczne i wskazówki, jak najlepiej wykorzystać ten czas. Konferencja, podczas której zainaugurowano projekt 26600 Strefa Kultury, odbyła się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, które jest liderem tego przedsięwzięcia. Co zyskają ci, którzy wejdą do Strefy Kultury? Przede wszystkim dostęp do całej oferty 6 instytucji, które działają w tej strefie. Każdy, kto kupi bilet za 20 zł, będzie mógł odwiedzić wszystkie placówki z Radomskiej Strefy Kultury w ciągu 7 dni. Może sobie w sposób świadomy, bardzo precyzyjny zaplanować czas pobytu. Przede wszystkim, co jest ogromnie ważne, precyzyjnie dopracować czas pobytu, uczestnictwo w poszczególnych realizacjach w pewnej przestrzeni większej niż jeden obiekt. To jest ogromnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wszystkim się spieszy. Pierwszy bilet kupił marszałek Mazowsza Adam Struzik. 26600 Strefa Kultury to projekt finansowany ze środków unijnych. Uruchomienie strefy kosztowało 700 tysięcy złotych. To konieczne, mówią władze Mazowsza, bo kultura musi wejść do internetu, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej opiera się na informatyce, elektronice, na internecie. Widzimy, jak na naszych oczach poszerza się zakres usług tą drogą oferowanych. W ramach projektu powstała strona internetowa 26600.pl, na której znaleźć można m.in. propozycje ścieżek turystycznych, którymi podążać może zainteresowany turysta. Wszystko po to, żeby ułatwić zwiedzanie, w przystępny i ciekawy sposób zaprezentować kulturalną ofertę Radomia i regionu. Stronę internetową przygotowali radomscy studenci. Myślę, że tak, że to jest bardzo, bardzo fajna forma, zwłaszcza, że tutaj mamy wszystkie muzea w jednym miejscu i to jest ten duży plus właśnie, bo tak jak z doświadczenia wiem, że na przykład bardzo zniechęca ludzi przerzucanie ze strony na stronę muzeum, szukanie tych informacji. Tu mamy w tym jednym miejscu. W gronie placówek ze Strefy Kultury znalazło się Muzeum Witolda Gombrowicza ze Wsoli, które zachęca przede wszystkim pamiątkami po pisarzu, choć nie tylko, bo to muzeum literackie. Częścią integralną ekspozycji są cytaty z tekstów Gombrowicza, także można obejrzeć pamiątki po nim w kwadrans, ale można też przyjechać do nas i spędzić 2-3 godziny na lekturze, tym bardziej, że mamy też niewielką, ale dobrze zaopatrzoną bibliotekę i wypożyczamy książki do poczytania na miejscu w kameralnych warunkach. W projekcie 26600 Strefa Kultury obok elektrowni i Muzeum Witolda Gombrowicza znalazły się także Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Jacka Malczewskiego, Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Jeden bilet do wszystkich muzeów można kupić za pośrednictwem strony internetowej, infokiosku oraz aplikacji w smartfonie. Wtorek. Magistrat ogłosił przetargi na budowę nowych boisk przy 3 radomskich szkołach. To Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Publiczne Gimnazjum nr 11 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20. Pieniądze na realizację inwestycji pochodzą z miejskiej kasy. W 2 przypadkach boiska powstaną na wnioski mieszkańców złożone w ramach budżetu obywatelskiego. To teren przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Osiedlowej. Starania placówki o rozbudowę bazy sportowej trwają od kilkunastu lat.
Powstałe wcześniej boisko wielofunkcyjne nie załatwiało sprawy. Tym bardziej, że czwórka to placówka z rozszerzonymi oddziałami sportowymi. Niestety, ale ta baza nie jest najlepsza. Powiedział wręcz słaba jest, bo tutaj mamy jedynie boisko wielofunkcyjne, halę sportową, gdzie kilkanaście oddziałów na tej hali musi odbywać zajęcia w WF-u. To nie wygląda to po prostu najlepiej. Nauczyciele ZSO 4 założyli kilka lat temu uczniowski klub sportowy z sekcjami piłki nożnej dziewcząt i od razu zaczęli zabiegać o budowę boiska piłkarskiego. Szkoła złożyła wniosek o pieniądze z budżetu obywatelskiego. Głosowanie zakończyło się pomyślnie. Na pewno to boisko sztuczne nam w jakimś tam stopniu pomoże rozwiązać problemy, że tak powiem. Nie będziemy musieli się pałętać po całym Radomiu po to, żeby przeprowadzić zajęcia treningowe na zajęciach wychowania fizycznego, a także w grupach naszych młodszych w klubie sportowym. Nowe boiska będą też miały publiczne gimnazjum numer 11 przy ulicy Kujawskiej oraz publiczna szkoła podstawowa numer 20 przy ulicy Malenickiej. Wykonawcy będą mieli 5 miesięcy na realizację inwestycji. Na nowy rok szkolny dzieci powinny mieć do dyspozycji nowe boiska. Rosną mury nowej strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Obiekt będzie wyposażony m.in. w 6 stanowisk, na których policjanci będą mogli strzelać z broni krótkiej, maszynowej i gładkolufowej. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Piastów koło Radomia. To tu od lat ćwiczą radomscy policjanci. Klimat sosnowego lasu jest dobry, pod warunkiem, że jest pogoda. Zimą czy późną jesienią ćwiczenia niemal się nie odbywają. Odległość od komendy też robi swoje. Nie zawsze można zorganizować wyjazd. To już się skończy, będą tutaj mogli korzystać, mogli strzelać w komfortowych warunkach, blisko komendy, więc też nie będą potrzebne wyjazdy do Piastowa. Nowa strzelnica dla radomskiej policji powstaje tuż obok obu komend, miejskiej i wojewódzkiej. Prace budowlane trwają od połowy ubiegłego roku. Wykonawcą jest firma ze Starachowic. Warto przypomnieć, że będzie tu 6 stanowisk strzeleckich, ale również sala ćwiczeń, również siłownia, a także sauna dla policjantów. Na stanowiskach policjanci będą mogli strzelać z broni krótkiej, maszynowej i gładkolufowej. Obiekt będzie wyposażony także w stalowe kulochwyty, przesłony pionowe i przegrody kuloodporne. Ma być gotowy pod koniec 2015 roku. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych. W środę zaprosiliśmy Państwa także na wycieczkę wokół zamkniętego tunelu przy dworcu. Wiele osób wciąż pyta, jak w tej sytuacji funkcjonować, a właściciele sklepów i straganów z ulic Domagalskiego i Śląskiej pytają z kolei, jak mają utrzymać swoje działalności. Polskie Linie Kolejowe, pomimo prób negocjacji, które podjął Urząd Miasta, pozostały nieubłagane i na kilka miesięcy całkowicie zamknęły przejście pod dworcem. Tunel pod radomskim dworcem PKP został zamknięty na kilka miesięcy z powodu remontu stacji kolejowej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak radzą sobie pasażerowie, jak radzą sobie mieszkańcy miasta, którzy chcą udać się na drugą stronę dworca. Postanowiliśmy wyruszyć z kamerą telewizji Dami trasami obejścia dworca wyznaczonymi przez kolejarzy. Postępując zgodnie z tablicą informacyjną ustawioną przed tunelem, kierujemy się w stronę ulicy Grzecznarowskiego. Przejście przez plac dworcowy, potem dalej koło kina Helios. Przy skwerze znajdujemy kolejną tablicę, która pokazuje, którędy iść. Dalej docieramy do tunelu pod torami w ulicy Grzecznarowskiego. Tuż za nim, zgodnie z kolejną tablicą, skręcamy w lewo na schody, które wynoszą nas do ulicy Kolejowej i dalej do Domagalskiego. Tak docieramy na drugi koniec zamkniętego tunelu. Szybkim krokiem i bez bagażu udało nam się przejść ulicą Grzecznarowskiego na drugą stronę dworca w 9 minut 30 sekund. Teraz ruszamy drugim obejściem przez tunel przy wiadukcie w ulicy Słowackiego. Ta droga ominięcia dworca nie będzie już tak przyjemna. Po drodze nie widzimy żadnych tablic informacyjnych. Droga jest dłuższa i bardziej uciążliwa. Po drodze telefonicznie dowiadujemy się o kolejnym spotkaniu kupców z Domagalskiego i Śląskiej z władzami miasta. Interweniują, bo zamknięcie tunelu to dla nich mniejszy ruch w interesie, a dla niektórych może nawet oznaczać bankructwo. Jednak dotychczasowe negocjacje w sprawie zastępczego przejścia przez tory lub częściowej dostępności tunelu w czasie remontu stacji kolejowej, które w ubiegłym tygodniu prowadził wiceprezydent Konrad Frysztak, nie doprowadziły do żadnych ustępstw ze strony Polskich Linii Kolejowych. Stanowisko PLK pozostało twarde. Tunel ma być zamknięty, żadnej kładki po torach nie będzie. Rozmawiając o sytuacji kupców, docieramy do przejścia podziemnego w ulicy Słowackiego. Docieramy do tunelu pod torami w ulicy Słowackiego. Przejść tędy owszem można,
Ale to duże ryzyko. Za chwilę Państwo sami zobaczą, w jakim stanie jest to przejście podziemne, którego wielu Radomian woli unikać. Spacer tunelem to rzeczywiście nic przyjemnego. Obskurny, zniszczony, z graffiti na ścianach. Przejście tędy nawet w dzień jest nieprzyjemne. Odruchowo oglądamy się za siebie, przypominając sobie wielokrotne doniesienia medialne o niebezpiecznych zajściach, które miały tu miejsce w przeszłości. Przy wyjściu spotykamy mieszkankę Radomia, którą pytamy, co sądzi o tym przejściu podziemnym. No, że jest niewygodny i niepraktyczny. A bezpieczne? Nie, i bardzo niebezpieczne, bo tu jest pełno ciągle łaziorów, różnych neneli i strach w ogóle wyjść tu. Wychodząc z tunelu skręcamy w lewo w ulicę Prażmowskiego. To już ostatnia prosta w drodze do dworca. Droga prosta, ale długa, zwłaszcza wieczorem, nie jest tu miło. Rozmawiamy już nie tylko o kupcach, ale też o pasażerach, którzy przyjeżdżają do Radomia i nie znają miasta. Mówimy o mieszkańcach dzielnic za dworcem PKP, dla których tunel to najkrótsza droga do Śródmieścia. Ilu Radomian korzysta z niego codziennie, nie udaje nam się oficjalnie ustalić. Podawane w mediach liczby mówią, że to rząd kilku tysięcy osób dziennie. Wreszcie docieramy do zamkniętego tunelu od strony placu dworcowego. Czas przejścia z ulicy Domagalskiego do dworca od strony Prażmowskiego zajął nam 19 minut 50 sekund. Jakie wnioski płyną z naszej wycieczki? Pierwszy to taki, że jeżeli jest się jeszcze względnie młodym, obejście dworca nie stanowi problemu, poza tym, że zajmuje czas. Ale co wtedy, jeżeli jest się stałą rodziną? Co wtedy, jeżeli ma się ze sobą ciężkie bagaże? Co wtedy, jeżeli ma się 60, 70 lub więcej lat? Więc wniosek drugi? O tym, planując remont stacji kolejowej, kolejarze najwyraźniej nie pomyśleli. Czwartek. Kontrola wewnętrzna i wstrzymanie wycinki drzew w mieście. To pierwsze decyzje nowego dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. Grzegorz Jądyła tę funkcję piastuje od kilku dni i od początku zapowiada, że jego główny cel to przejrzystość działalności firmy. Kontrola w Zakładzie Usług Komunalnych to pierwsza z decyzji podjętych przez nowego dyrektora. Ma wykazać, czy będą potrzebne zmiany w strukturze firmy, tak aby poprawić przepływ informacji. Audyt ma także zwiększyć przejrzystość przetargów publicznych. Zleciliśmy to, kontroluje Urząd Miejski i chcemy po prostu wiedzieć na przyszłość, co zrobić, żeby było lepiej. Nowy dyrektor deklaruje też, że chce pracować z dotychczasowym zespołem i nie planuje zmian kadrowych. Wstrzymał za to planowane wycinki drzew w mieście do czasu dokładnego sprawdzenia, czy jest to konieczne, zwłaszcza, że liczba drzew planowanych do wycięcia jest spora. Jak podkreśla Grzegorz Janduła, podejmowane decyzje mają jeden cel. Zrobić firmę bardzo przejrzystą, widoczną w Radomiu i bez żadnych takich spraw konfliktowych. Nowy dyrektor Zakładu Usług Komunalnych ma 45 lat. Ostatnio prowadził własną firmę zajmującą się nieruchomościami. Grzegorz Janduła, na razie pełniący obowiązki dyrektora na stanowisku, zastąpił Andrzeja Kielskiego, który przez najbliższe 2 miesiące będzie przebywał na urlopie. Potem przechodzi na emeryturę. Piątek. Radomska firma ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Automatyki Kombut S.A. ma zapłacić ponad 2 miliony złotych kary, ponieważ, jak stwierdził UOKiK, firma była uczestnikiem zmowy cenowej w przetargu na modernizację linii kolejowej Warszawa-Okęcie Radom. Przedstawiciele firmy twierdzą, że stosowali się do zapisów prawa antymonopolowego i zapowiadają, że odwołają się od decyzji urzędu. Sprawdzając przetarg na modernizację linii kolejowej z Warszawy do Radomia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał łącznie 5 przedsiębiorców, bo uznał, że miały miejsce 2 zmowy cenowe. W jednej z nich, według UOKiK-u, uczestniczyła radomska firma Kombut wraz z firmami Bombardier Transportation i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. W postępowaniu antymonopolowym Urząd Ochrony Konkurencji doszedł do przekonania, że firmy ustaliły złożenie przez Bombardier Transportation droższej tzw. oferty kurtuazyjnej. Miało to wywołać wrażenie, że cena zaoferowana przez konsorcjum pozostałych firm jest względnie niska, co z kolei miało przekonać zamawiającego do wyboru oferty. Dlatego UOKiK nałożył kary finansowe. Dla Kombudu wynosi ona ponad 2 miliony złotych. Ustawa antymonopolowa nie zakazuje podwykonawstwa, zawierania umów podwykonawstwa wykonawcom, którzy konkurują ze sobą w danym postępowaniu o zamówienie publiczne. Natomiast zakazuje takiego naruszenia, zniekształcenia konkurencji, w wyniku którego jeden z tych wykonawców de facto uzyska
podwójną szansę na wygranie przetargu. Decyzje wydane przez UOKiK nie są ostateczne. Przedsiębiorcom przysługuje prawo do odwołania. Przedstawiciele firmy Kombud w odpowiedzi na decyzję UOKiK-u przesłali do mediów oświadczenie, w którym nie kryją zaskoczenia decyzją urzędu. Zapowiadają także, że będą się odwoływać. Twierdzą, że nie naruszyli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i chcą to udowodnić przed sądem. Jesteśmy negatywnie zaskoczeni tą decyzją UOKiK-u. Uważam, że przestrzegamy bezwzględnie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dlatego firma podjęła decyzję, zarząd, iż będzie się odwoływać do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radomski Kombud działa od ponad 20 lat. Jest jedyną firmą w kraju ze 100% kapitałem polskim, zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem własnych rozwiązań w zakresie automatyki kolejowej. Kara nałożona przez UOKiK jest pierwszym takim przypadkiem w historii firmy. I tak w dużym skrócie minął ten tydzień. W imieniu zespołu, który przygotował przegląd wydarzeń, dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na sport, który już za chwilę, potem jak zawsze prognoza pogody. Do zobaczenia. Panie dyrektorze, pan mnie wzywał? Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawia nowy program Jerzyk dzisiaj nie pije. Sobota, 7 lutego, godzina 20. Sala koncertowa Urzędu Miejskiego w Radomiu. Bilety, kawę pod kasztanami lub na www.biletyna.pl. Ponieważ od jutra pracuje pan w ministerstwie jako asystent pani Kuleszy z kuratorium. Nie bardzo rozumiem, co pan mówi do mnie. Od jutra pracuje pan w tym jako ten, tej, z tego. Leclerc. Kupuj taniej na wagę. Na przykład cukierki czekoladowe Solidarność tylko 17,99. Frytki proste mrożone jedynie 2,49. Garnki nierdzewne za 14,99. Leclerc. Sponsorem informacji sportowych jest firma Provident, oferująca szybkie pożyczki gotówkowe. Sponsorem sportu jest Polskie Centrum Handlowe Korej. Ponad 350 polskich sklepów zaprasza na udane zakupy. Sensacja w Radomiu. Cerra Czarni wygrali 3-0 z Jastrzębskim Węglem. Zaczęło się jednak od prowadzenia Górników. Goście byli bardziej skuteczni, co pozwoliło im wypracować kilka punktów przewagi. Ale Cerra Czarni nie tylko dogonili rywala, ale w końcówce seta pewnie zdobyli decydujące punkty. No są takie drużyny jak Gdańsk, które złapały komunikację i jakiś tam feeling wspólny po 2 tygodniach wspólnego treningu. U nas troszkę to dłużej trwało, ale tak to w życiu jest. Czasami niektóre zespoły potrzebują więcej czasu. Cerra Czarni wygrali pierwszego seta 25-22. W kolejnym początek był wyrównany. Zespoły grały punkt za punkt, ale tylko do czasu drugiej przerwy technicznej. Potem lepsi byli już Radomianie, którzy zwyciężyli 25-22. Paru ekspertów w Radomiu się znajdzie, co wytknie nam jakieś błędy. Ale no, trzeba przyznać, że naprawdę myślę, że wszyscy zgromadzeni na hali nie żałują dzisiejszego pobytu, bo nie dość, że bardzo dobry wynik, to jeszcze poziom sportowy naprawdę wysoki. No i atmosfera jak zwykle u nas na hali rewelacyjna. W trzecim secie goście uzyskali niewielką przewagę, ale w połowie seta już był remis. Potem Radomianie konsekwentnie punktowali rywala. Przy stanie 24-22 zawodnik Węgla trafił z zagrywki w siatkę. Po raz trzeci Radomianie wygrali 25-22 i mogli przyjmować zasłużone gratulacje. Co twoim zdaniem było kluczem do odniesienia tego fantastycznego zwycięstwa? Przede wszystkim bardzo mądra gra na zagrywce i na piłkach wysokich. Mikołaj Wanen w sytuacyjnej piłki nam kończył i to chyba zaważyło. Determinacja, walczymy o każdą piłkę, staramy się, żeby nam nic nie wpadło, więc wygląda to naprawdę pozytywnie i patrzę optymistycznie w przyszłość. Coraz lepiej prezentuje się atak Cerra Czarnych. Mikołaj Wanen wyraźnie wraca do formy. Teraz Państwo sami widzicie, ile ten zawodnik znaczy mógłby znaczyć wcześniej dla tej drużyny. I pokazuje to, udowadnia to w każdym meczu. Zawodnik bardzo doświadczony, zawodnik, który grał w wielu ligach i zdobywał trofea, więc nie na darmo. Aczkolwiek no, mamy fajną, bardzo fajną parę atakujących, bo mamy
doświadczonego zawodnika, bardzo technicznego i młodego, 19-letniego, bardzo perspektywicznego, znowu posiadający niesamowity potencjał fizyczny. W następnej kolejce spotkań Cezar Czarni zagrają u siebie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Koszykarze Rosy wyraźnie ustępowali Anwilowi Włocławek. Na szczęście tylko w pierwszej kwarcie. Potem wyższość Rodemann nie podlegała dyskusji. Rosa wygrała kolejne trzy kwarty i cały mecz. Końcowy wynik to 82-71 dla Rosy. Kapitalnie zadebiutował w naszym zespole Mike Taylor, który zdobył 27 punktów. Piłkarze ręczni KS Uniwersytet prowadzili jeszcze pod koniec pierwszej połowy. Potem coś zacięło się w radomskiej ekipie. Do głosu doszli gospodarze, czyli zawodnicy Mazura Sierpc. Uniwersytet przegrał wyjazdowe spotkanie drugiej ligi 25-31. Czołowy zespół trzecioligowy kontra lider czwartej ligi. Sparing piłkarzy Broni i Oskara Przysucha zapowiadał się bardzo ciekawie. Tym bardziej, że do gry w Przysusze szykują się byli zawodnicy Broni, Bartłomiej Książek i Norbert Rdzanek. Do przerwy było 2-2. Potem Broń objęła prowadzenie, ale inicjatywę przejął Oskar. Goście dali pokaz skuteczności i strzelili jeszcze 4 gole. Bardzo słabe spotkanie w wykonaniu mojej drużyny, bo takie błędy jak dzisiaj w defensywnie popełnialiśmy, sama strata 6 bramek, to o czym świadczy. Natomiast jest dużo do poprawy. Nie będę tłumaczył tu drużyny tym, że ciężki tydzień, bo to każda drużyna w tym okresie przygotowawczym ma ciężkie tygodnie. Goście nie kryli zadowolenia z wyniku. W końcu pokonać Broń i wbić jej 6 goli to trudne zadanie. Ale trener Oskara daleki był od chóra optymizmu. Wszystko zweryfikuje liga, bo sparingi, wiadomo, gramy z zespołem z wyższej klasy, inaczej nas traktują, my inaczej traktujemy zespół, który jest w wyższej klasie. Może bardziej ambicjonalnie podeszli nasi chłopcy do tego. O, trzeba się cieszyć, bo 6 bramek strzelonych z Bronią, no jest to coś. W Broni myślą o wzmocnieniach, ale decyzje jeszcze nie zapadły. Testujemy wszystkich 3 zawodników, jest testowanych, to jest Budzik, jest Białorusin Kirył i jest Kacperak. Natomiast 19 ludzi dostało szansę, mniej czy lepiej wykorzystali, ale to jeszcze mamy 8 sparingów do ligi. Na temat składu to naprawdę jak 11 wyjdzie, to jeszcze długa droga. W zespole Oskara zagrał i nawet zdobył gola Cezary Czpak. Jeszcze niedawno jeden z najlepszych graczy w naszym regionie może odegrać ważną rolę w ekipie z Przysuchy. Ci nowi piłkarze, tak jak Rdzanek, tak jak Czpak, Czarek, tak jak Sapieja, i Bartek Książkę, którego też dzisiaj nie było, bo wyjechał na obóz z uczelni. Myślę, że się z tymi piłkarzami zarząd dogada. Mecz mógł się podobać. Jak na sparing było w nim dużo twardej walki. Na boisku Mosir pierwszy sparing rozegrał Wierzbicki Orzeł. Za rywala miał lidera okręgówki Polonię Iłża. Choć to dopiero pierwsza jego gra kontrolna, Orzeł pokazał poukładaną piłkę. Trzeba popracować nad pewnymi elementami tu naszej gry. Wiadomo, że to jest pierwszy sparing, tu jakichś cudów się człowiek nie spodziewał, bo to mówię. Dopiero jakby zbieramy tą drużynę na tą rundę rewanżową. Mieliśmy normalnie trochę problemów kadrowych, ale wszystko wychodzi na prostą, dlatego ten sparing potraktowaliśmy jako taki porządny trening. Orzeł był dojrzalszą drużyną. Wierzbiczanie opanowali środek boiska, ale potrafili przeprowadzić też popisową kontrę. Orzeł pokonał Polonię 4-1. Solidnie zaprezentowała się też formacja defensywna. Zagrał w niej pozyskany niedawno Wojciech Kupiec. O Wojtka Kupca zabiegaliśmy bardzo, bo chcieliśmy jakiegoś doświadczonego zawodnika mieć tutaj w grze obronnej, w naszej formacji obronnej. I cieszymy się, że dołączył do nas i myślę, że nam pomoże w utrzymaniu się w czwartej lidze, bo to jest przede wszystkim nasz cel. W rundzie jesiennej piłkarze Orła zdobyli tylko 15 punktów w 17 meczach. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Fotodepilacji i Fotoodmładzania Expelos. www.expelos.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Vitaderm. www.vita-derm.pl. Sponsorem pogody jest Trafika oraz nowo otwarte sklepy Jaskinia Skarbów Bibeloty. W poniedziałek z południowego zachodu i z zachodu będzie napływała do nas dość chłodna i wilgotna masa powietrza polarno-morskiego.
Zachmurzenie umiarkowane do dużego z możliwością wystąpienia przelotnych opadów śniegu. Widzialność dobra do bardzo dobrej. Wiatr z południowego zachodu słaby do umiarkowanego. Na termometrach w nocy do minus 4 stopni Celsjusza, w dzień maksymalnie do 1 stopnia. Ciśnienie dzisiaj w Radomiu wolno rosło i po południu wynosiło 966 hektopaskali. Jutro prognozowany jest dalszy powolny wzrost ciśnienia. Warunki bemeteorologiczne niestety niekorzystne, a drogi nadal śliskie. We wtorek w Radomiu zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach w dzień około 0 stopni Celsjusza.